Cześć, witajcie na perełkach. Wiem, czy to taka perełka. No, różne są opinie o tym McAllisterze. Ja akurat lubię markę, także cześć, witajcie na perełkach. Dzisiaj ten McAllister MRH 1500 młot udarowy. Szukam tutaj daty produkcji, ale to może być 2016 rok. Może być 2016. Tak znaleziony, tak jak teraz jest. Obcięta wtyczka. Zgubiony to barachu, ale to akurat niepotrzebne. Tutaj na pewno wybierak funkcji stracił. Jak to nazwać, tą blokadę? Blokadę to nazwijmy, ale sam chyba coś tam wybiera, także może nie będzie źle. Trzeba by się dokopać najpierw do części elektrycznej, czyli cyk, cyk, cyk. O, tu ktoś chyba był. Do części elektrycznej albo od razu do... Tu będzie pewnie bijak, czy jak to się tam nazywa. Zobaczymy. Dobra. Wy na stojak. Ja biorę śrubokręcik. I lecimy. Nie ma co przedłużać. Dla szybkości. Podkładka jedna odpadła. To nieważne. Działo się tu coś? Nie, nic wielkiego się tu nie działo. Dobra. To możemy jeszcze odkręcić tutaj z drugiej strony. Fajny patent. Teraz mamy dostęp tutaj. Dobra, chociaż jeszcze wcześniej chciałem wam pokazać, że tutaj zauważyłem, że tu się kabel przetarł. Czekajcie, tak pokażę wam lepiej. I teraz zobaczmy, jak wygląda komutator. Może być różnie. A kurde, nie wygląda to źle. No naprawdę to dobrze wygląda. Fiu, fiu, fiu. Teraz pokażcie, powiedzcie mi tylko, jak to tutaj odmontować. Jedno idzie tutaj. Są te pieprzone. Przepraszam za wyrażenie. Spinki, których nie lubię. Co poradzić? Wow, szczotka jeszcze spoko. Ta druga też jest spoko. Dobra. I co my tu mamy? Jak to tu wygląda? Wiadomo, że to tylko na oko, ale wygląda to... O,
Łożysko trochę smaru straciło. Ale tu wszystko wygląda naprawdę... Naprawdę wszystko tu wygląda bardzo dobrze. Nie widzę, żeby tu gdzieś były uszkodzenia. Nie wygląda, żeby był poupalany. Ścieżki były poupalane. Działki powinny się mówić. Więc fajnie. Zobaczymy tutaj ten stojan, zmierzymy. Jak on tu idzie? A, bo to są dwa dławiki przeciwzakłóceniowe. To tutaj wchodzi. Nie, dobra. Czemu to tutaj nie pokazuje nic? Kontynuujmy te pomiary. Czarny szedł tutaj. 1,7. A niebieski. Tutaj i zmierzmy w tym samym miejscu. Fua! Tyle co nic. Także elektrycznie wygląda na to, że wszystko jest ok. Ja się cieszę. Za dużo już ostatnio tej elektryki było. Tu tylko jest ten kabelek uszkodzony, ale to wiecie, troszkę izolacji będzie. Tylko że weźmiemy teraz sobie to wszystko. Odłożymy gdzieś na boczek. Na boczek. To tu. Nie, to gdzie indziej ma być. Czekajcie. Posprzątam to otoczenie. Dobra, i zastanawiam się, jak... O! Nie wiem, czy to widać. Tutaj brakuje śrubki. Się zauważyłem najpierw to pęknięcie. Czyli tam się coś złego stało. Chociaż tu widzicie, jak kręcę, tak wiem, to żaden pomiar, ale... To są chyba tylko dwa biegi, wiercenie z kuciem i kucie, aha. I tu jest tylko z tego, co widzę, to cały czas ta jedna funkcja. A nie, teraz się nie kręci? Teraz się kręci. To ktoś na odwrót by to zamontował? Dobra, zaraz się dowiemy wszystkiego. Zrobimy tak, że rozkręcimy sobie tą górę całą. Rozkręcimy sobie tą całą górę, tylko żeby było troszkę prościej. Tu jest takie fajne kowadełko. Kowadełko samo w sobie nic nie da. Ale może tak będzie lepiej. Dobra, powiedzmy, że jako tako, po japońsku. No i co? Lećmy z tematem, bo nie ma na co czekać. A gdzie ten dziadu jest? No bo dobra, najpierw zmieniam zdanie. Najpierw zobaczymy, co się dzieje tu. Bo nie ma co się od razu rzucać na głęboką wodę. Wiecie, może też być taki... może też być taki przypadek, że to jest generalnie sprawne, chociaż wątpię. Tam zobaczymy. Zobaczymy ten bijak. Tak. Jest tam ten bijaczek. I to się jeszcze obraca.
Dobra, jakbyśmy dali inną funkcję, to co się stanie? Wyłączy się ten bijaczek nas, czy się nie wyłączy? Bijak chyba, a nie, bijak się nie powinien w ogóle wyłączać, tylko ruch powinien być wyłączony. Dobra, to ściągniemy sobie górę jednak. Ściągniemy sobie jednak górę. Fajnie takie, wiecie, rozkminianie co, gdzie i jak. Dlaczego ktoś wyrzucił? Po co ktoś wyrzucił? Co miał na... Oj. Oj. Tu się coś złego stało w tym jednym. Tu się stało coś złego. A, to jeszcze są takie małe podkładki. Co się tu stało? Jak nie mówią, jak nie drzwiami, to oknem. Patrzymy na tym. O, o, proszę państwa. Ty niedobry. Ty. Zrób to się. Przeciwko mnie? Nie ten śrubokręt. Taki? O, prędzej. Wiem, wiem. Tak robić nie wolno. Kurde. I jest. No, odkręć się, proszę cię, nie traćmy czasu na pierdoły. Dobra, jest. I teraz... Patrzę, wiecie, czy tu nie jest coś popękane, ale nie jest, o dziwo. Tłok jak najbardziej działa. Tu spoko wszystko. Da się to wyciągnąć? Kurde, tak się zastanawiam w ogóle, gdzie tu byłby problem. Tutaj nie widzę, żeby był problem. Tam musielibyśmy od dołu ściągnąć silnik, żeby się tam dostać.
Prędzej czy później tak się na tym skończy. Smart też nie wygląda taki, wiecie, Bóg wie jak stary, Bóg wie jak przepracowany. Szczotki były spoko. Tutaj to łożysko, czy jak to nazwać, też źle nie wygląda. No ciekaw jestem, gdzie jest problem. Chyba, że tu jest problem w tym mechanizmie. Dobra, troszkę to jeszcze rozbebeszmy. Teraz dałem teoretycznie na samokucie, a tutaj się kręci też zębatka, a jak damy tutaj na teoretycznie same kucie. Dobra, czyli problem by był gdzieś w środku, tutaj coś bardziej tam, więc co papirus i będziemy sobie rozkminiać dalej, co jest nie tak. Tam ktoś był, bo nawet po śrubach widać, że ktoś sobie coś przygarnął. To się zastanawiam, czy właśnie, czy nie musimy najpierw tego. Kurde, gdzie oni to wkręcili? No już. Jeszcze? Pierdzie. O. U. A, tutaj widzicie? Tutaj jest pierwszy błąd. Na tym wam pokażę. Że tutaj jest wszystko obrobione. I to się po prostu tutaj w tym, chociaż tutaj są te wyfrezowania, to się to po prostu będzie kręcić jak się będzie chciało. Chociaż nie, no coś tam zmienia, no też przesadzam trochę, no. Coś tam zmienia, ale generalnie bez szału. Chociaż nie chce mi się wierzyć, że to miałaby być cała naprawa, że ktoś wyrzucił ten młot, bo to taka pierdółka była, za przeproszeniem. Teraz tylko powiedzcie mi, jak to wyciągnąć. To chyba wychodzi w dół. Nie wiem, jak to. Nie wiem, jak to. Czy najpierw wybieranie funkcji? Może być najpierw wybieranie funkcji, że to musimy wyciągnąć. A mam tu jakiś sztuk, co zbiera? Oczywiście pewnie nie. Kurde, wiecie jaka lipa? Bez szczypców Segera to ja chyba faktycznie nie wyciągnę tego przełącznika funkcji. A jak go nie wyciągnę, to nie wyciągnę tego wszystkiego, żeby zobaczyć, gdzie tu jest problem. I właśnie cholera, teraz nie wiem co robić. Najmądrzej pasowałoby podjechać do sklepu i kupić po prostu takie małe szczypce Segera, żeby je tu właśnie tak fajnie włożyć i wyciągnąć. Ale nie nagram tego odcinka dla was dzisiaj, więc zastanawiam się, czy po prostu ten odcinek nie wypuszczę tak jak jest, z tak rozbebeszonym, że nie jest źle, ale nie wiadomo czy jest dobrze. A ja po prostu się dozbroję szczypcami Segera.
włożę, nacisnę, wyciągnę, bo po prostu taka męczarnia jakimś takim zakrzywionym drutem to też nie robota. Także tak to chyba będzie musiało wyglądać. Jeszcze sobie zerkniemy razem tutaj na to wszystko. Bo ta góra jest jak najbardziej okej. Tutaj ten tłok, to wszystko, to też to wszystko fajnie, fajnie bangla. Nie widać, żeby też przekładnia była uszkodzona. Zresztą sam silnik też widzieliście, że też komutator, to wszystko w bardzo dobrej kondycji. Także cóż, tak chyba zrobimy. To jest chyba najmądrzejsze wyjście. Może dla was najmniej atrakcyjne, ale sorry za kaby. Ale dla mnie jedyne, najmądrzejsze. Także dziękuję wam za dzisiaj. Ja się postaram to ogarnąć szczyptę, wyciągnąć i spotkać się z wami w następnym odcinku. A przy okazji ogarnę to tą czeczenie. Także cóż, niestety no. I tak już jest lepiej, ale jeszcze no, jeszcze musimy posiedzieć tutaj nad tym McAllisterem. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pewnie za 2 dni. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.